Cześć, nazywam się Edward Kraśnicki, jestem byłym lekarzem wojskowym, który jeszcze 20 lat temu, nie uwierzysz mi, 20 lat temu był biedny jak mysz kościelna, ledwo wiązał koniec z końcem i jak koń z tymi klapkami na oczach nie widział poza armią i budżetem żadnych perspektyw. A obecnie jestem właścicielem dobrze prosperującej przychodni we Wrocławiu. Natomiast jeżeli ty jesteś kreatywnym lekarzem, otwartym na nowe doświadczenia, a jednocześnie nie o mentalności pracownika, nie boisz się ryzyka biznesowego, to zostanie milionerem jest tylko kwestią czasu. I mój sposób jest w zasadzie bardzo prosty, chociaż nie powiem, że łatwy. Można też powiedzieć, że w zasadzie powtarzalny w każdym innym biznesie. Także po pierwsze musisz odkryć lub wybrać sobie jakąś niszę medyczną, gdzie istnieje lub przewidujesz, że istnieje spore zapotrzebowanie na twoje usługi, natomiast jeżeli myślisz, że wszystko już wymyślono, to jesteś w sporym błędzie, bo ten kawałek lekarskiego tortu rozszerza się jak wszechświat i końca nie widać, przynajmniej w najbliższej przyszłości. Potem musisz zrobić wszystko, aby być najlepszym na świecie, a przynajmniej najlepszym w Polsce w swojej działce. Idealnie jeszcze, jakby to było twoją pasją, bo wtedy nie traktujesz tej roboty jako nudnej pracy, prawda? Po prostu jest to hobby i robisz wszystko 100 razy lepiej od konkurencji. Pomysły same do głowy przychodzą. Do tego oczywiście troszeczkę marketingu, najlepiej internetowego. Ludzie się jakoś muszą niestety o tobie dowiedzieć. Natomiast w dobie internetu, mediów społecznościowych, stron internetowych, to jest po prostu bułka z masłem. Potem już tylko rozszerzasz swój zespół, wyszukujesz jakieś kolejne usługi, ale wyłącznie takie, które ludzie potrzebują. Natomiast na non-profit, na jakąś dobroczynność przyjdzie jeszcze czas, jak już zostaniesz milionerem, to pełno ludzi z najróżniejszymi potrzebami będzie wisieć od twojej klamki. I czy potrzebna jest do tego specjalizacja lekarska? Uczciwie powiem, na pewno się przydaje, mi ułatwiła wiele spraw, których nie zrobiłbym bez tytułu specjalisty. Natomiast znam zupełnie młodych lekarzy, którzy w obecnym systemie, nie mając w ogóle szans na sensowną specjalizację, rozwinęli jakieś zupełnie innowacyjne projekty, które przyniosły im kasę w krótkim czasie. I szczerze mówiąc, sam im nawet trochę zazdroszczę, bo mając 30, czyli lat temu 30, żyłem raczej skromnie, budżetowo i byłem w tak zwanej finansowej czarnej D. Czy masz szansę dorobić się, zostać milionerem u kogoś? Milionerem na pewno nie. Do jakiegoś poziomu dostatnio żyć na pewno tak, ale jeżeli myślisz o tych prawdziwych pieniądzach, wejściu w podatek solidarnościowy, to pozostaje ci wyłącznie robota na swoim sektor prywatny. Jeżeli tego nie zrobisz, to inaczej z owoców twojej pracy po prostu skorzysta twój pryncypał, który cię zatrudnia, który ci tą robotę organizuje i to on będzie jeździł najnowszą BMW-ką, koło niego będą się kręciły najładniejsze panienki za tą twoją charówkę, za nadgodziny, a ty po prostu wiecznie zestresowany będziesz zapierdzielał w weekendy i na nocki. No oczywiście trudno wyczerpać temat pieniędzy, dochodzenia do jakichś większych pieniędzy w tak krótkim czasie, ale jeżeli masz jakiś swój sposób na to, aby zostać milionerem, napisz to w komentarzu do tego wideo. No i do zobaczenia wkrótce.